Ręce precz od wychowania seksualnego naszych dzieci. To my rodzice, my dziadkowie mamy do tego prawo, a nie pani Nowacka lub Nauer Czmucha. Ci piękni ludzie, którzy tu przyszli, ja ich kocham, bo widzę w nich bunt. Uważaj, widzę w nich gniew. Tak, edukacji, nie deprawacji i demoralizacji. My chcemy normalnej, prawdziwej, wartościowej edukacji. Ja jestem między innymi jednym z tych nauczycieli, którzy mają uprawnienia. Będą mieli uprawnienia i robię też studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej. Wychowanie do życia w rodzinie, tam były takie treści, które może komuś też nie odpowiadały, ale mieliśmy wybór. Teraz ten wybór zostanie nam zabrany. Pani Nawacka jest ładna, a ja patrzę na panią Nawackę i widzę ohydną, obleśną drag queenę. Maciej Prostawka, kanał Co Mówią. Dzisiaj jesteśmy na proteście rodziców i nauczycieli przeciwko tak zwanemu projektowi edukacji zdrowotnej. Co pod tym się kryje? No to zapytamy oczywiście uczestników. Zapraszam serdecznie. Kanał Co Mówią. W linku w opisie macie również wywiady odrębne. Lecimy. Dzień dobry, co pan dzisiaj robi na proteście? Chciałbym usłyszeć przede wszystkim merytoryczne argumenty, dlaczego ludzie tutaj przyszli. Dlatego też przyszedłem. A pyta pan ludzi o to? Rozmawiam tak, z ludźmi. Na tą chwilę no nie ma tych merytorycznych argumentów, bo ludzie podpierają się tym, co mówią niektóre media, bez przeczytania podstawy programowej. Mówią tutaj ludzie na temat masturbacji, czego nie ma. Nie ma nauczania. No jest od 10 do 12 roku życia zachowanie autoseksualne. To jak to możemy rozumieć? Jest wytłumaczone, co może według nauki, którą chciałbym też przypomnieć, że jednak w podstawę programową tworzył zespół i w zespół wchodził też ksiądz i została ta podstawa przez księdza również zaakceptowana. Jeśli chodzi o wiedzę o tym, co się dzieje w trakcie dojrzewania, to w tym aspekcie jest jak najbardziej też wiedza na temat zachowań autoseksualnych, ale nie jest to żadne nauczanie, tylko wiedza, że takie coś może mieć miejsce i ewentualnie, jeżeli jest to problemem dla kogoś, żeby zgłosił się do specjalisty. Proszę, chciałbym również zwrócić uwagę na to, że to nauczyciele będą nauczać tego. Ja jestem między innymi jednym z tych nauczycieli, którzy mają uprawnienia, będą mieli uprawnienia i robię też studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej, żeby być w stanie przekazywać rzetelną wiedzę. I to nauczyciele nauczają tego przedmiotu, a nie rozporządzenie, nie podstawa programowa. Podstawa programowa to jest pierwsza rzecz, następnie są treści, na samym końcu są nauczyciele, którzy nie zrobią dzieciom krzywdy. W żadnym wypadku. A skąd pan ma gwarancję, że nie zrobią krzywdy? Ja mam na przykład syna w wieku 9 lat i za rok już by był nauczany przez obcego człowieka. Nie wiem w jaki sposób, z jakim podejściem do dzieci, o zachowaniach autoseksualnych. Gdzie ja mam gwarancję? I co pan ma do zaoferowania rodzicom, którzy mają jednak obawy? Ja bym prosił o narzucenie. Prosiłbym o jedno pytanie. Już stoję tutaj, jedno pytanie w tym samym momencie. Stoję już tutaj prawie półtorej godziny, więc trochę mi jednak będzie trudniej odpowiedzieć na wiele pytań. Jeżeli chodzi o pana jako rodzica, jak najbardziej ma pan prawo i obowiązek, nie powiem kontrolować nauczycieli, ale jeżeli pan zauważy coś, co jest niezgodnego z prawem, czyli jeżeli nauczyciel szkodzi dziecku, to jak najbardziej trzeba to zgłosić dyrektorowi. Proszę zaufać swojej szkole. Szkoła i nauczyciele nie zmienili się w tym momencie. Nie ma żadnych zmian kadrowych w tym momencie, niewielkie są, ale tylko i wyłącznie spowodowane zwykłymi odejściami z pracy. Tak więc nie można powiedzieć, że ufał pan 2 lata temu, a nagle pan przestaje ufać. No do tej pory nauczyciele nie edukowali seksualnie 10-latków. I w tym momencie też nie będą seksualnie edukować. Chciałbym zwrócić panu uwagę na to, że jest to podstawa programowa przedmiotu, który jest w wymiarze 1 godziny w tygodniu przez 34-36 tygodni rok szkolny, prawda? I tam jest 10 działów. Znaczy ja bym nie chciał być na tyle transparentów nagrywany, tak więc jeśli... A ja mogę?
No dobra, dziękuję panu bardzo. Miłego życzę. Dzień dobry, może krótki komentarz. Co sprawiło, że pan jest dzisiaj na proteście? Bo jestem dziadkiem świeżo upieczonym i nie życzę sobie, żeby do szkoły były wprowadzone takie przedmioty, które wyręczają rodziców, czyli moją córkę i mojego zięcia z wychowania, które należy do rodziców, a nie do pani Nowackiej, Muchy czy Lubnauer. Nie ma zgody na to, żeby w tym zakresie, w którym władza rodzicielska jest ponad władzą szkolną, szkoła wchodziła z butami na głowy rodziców. Tłumaczone jest to edukacją zdrowotną, że jest to jednak coś pozytywnego, że dzieci powinny się uczyć. Ale przecież wszyscy to powtarzamy na tym zgromadzeniu, że my nie jesteśmy przeciwko edukacji zdrowotnej. Proszę bardzo, wszystkie komponenty edukacji zdrowotnej, jak chcą tworzyć przedmiot, mogą być. One i tak są w innych przedmiotach. Jak są w jednym, proszę bardzo. Ale ręce precz od wychowania seksualnego naszych dzieci. To my rodzice, my dziadkowie, mamy do tego prawo, a nie pani Nowacka lub Nauer czy Mucha. Obserwuję, jak i też trochę czynnie uczestniczę, bo sam jestem nauczycielem historii WOS-u i widzę, co się dzieje. Najpierw zacząłem się z perspektywy wyciągania reformy podstawy programowej z historii. No bo czy to jest pytanie, czy to jest reforma, bo jeżeli coś się wytnie, to to się nie reformuje, tak jak z kartką. Kartkę trzeba pokolorować, nastawić. Tego mi tutaj brakuje, różnych spojrzeń na historię, zwłaszcza z tego punktu. Tu mamy protest, który dotyczy deprawacji, tak, seksualizacji dzieci, europejskiego systemu edukacji, w który wszystkie kraje wejdą naraz i będziemy mieli wszystko synchroniczne. Znaczy, mamy stać się jednolici, a nie różnorodni. Właśnie różnorodni w piękny, narodowy sposób. Tego mi tutaj brakuje i takiej świadomości ludzi, żeby odciąć się od polityki. Nieważne, kto z jakiej jest partii, ale żeby pomyśleć nad tym, jak dzieci będą nauczane. Bo dzieci polityków, gdzieś tu widziałem takie hasło, będą prywatnie nauczane, będzie ich stać, żeby prywatnie nauczać. Edukacja domowa, sam miałem w szkole dzieci, które były z edukacji domowej, zupełnie inny tryb nauki, zupełnie inna świadomość świata. Więc no, to jest chyba mój główny powód, dlaczego tu jestem, chociaż przy okazji polecam, przyjechałem na targi książki. To mój pierwszy cel tutaj, trochę drugi, że tak powiem. Ale edukacja zdrowotna ma być akurat przedmiotem obowiązkowym również w szkołach prywatnych i katolickich. Więc nawet synowie polityków nie unikną tego. No to się okaże. To się okaże, mam jeszcze edukację domową. Zależy, w jakim stopniu kto będzie tego nauczał. Podobno są przyczyni nawet UEFiści do tego, psycholodzy. Pytanie, kto, jak, to tego, jak będzie to reprezentował. Jak te treści będą pokazywane i czy to wreszcie powinien być przedmiot obowiązkowy. Tego hasa brakuje, bo wcześniejszy przedmiot nauczania życia w rodzinie nie był przedmiotem obowiązkowym i wydaje mi się, że tak to też powinno być traktowane, z pewną dużą wolnością. Skoro idziemy tak z ocenami, idziemy tak z podstawą programową, to i tu też ta wolność powinna być tak dopięta. No, trochę się tego boję, co nadchodzi, bo jakie pokolenia potem będą nas uczyć, leczyć, wychowywać, jaka będzie świadomość narodowa, chyba że się wszyscy rozpływamy w tym społeczeństwie europejskim, ale no, to nie jest dobre, bo różnorodność jest piękna. Zdrowo pojmowana oczywiście. To pana włosy? Moje. Tak? Tak. Bardzo bujna fryzurka. No bujna. Co według pana jest, bo rozumiem, że uważa pan, że edukacja zdrowotna jest zagrożeniem, tak? Co jest takiego najbardziej niebezpiecznego w tym? Co jest najbardziej niebezpieczne? Moim zdaniem jest wprowadzenie edukacji seksualnej przez nieodpowiedzialnych ludzi. Tam był taki punkt, o ile dobrze pamiętam, na temat samozadowolenia, czy może pan mi przypomni? Zachowania autoseksualne. Zachowania autoseksualne. I to jest od 10 roku życia. No troszeczkę zachrzecznie w ogóle niepotrzebne do niczego, bo zniszczy się nasze dzieci, masturbacja czy coś prowadzi do różnego rodzaju schorzeń, zwyrodnień. Nie jest to odpowiednia rzecz. Na pewno nie w szkole. Albo nigdzie nie jest odpowiednia. Tak, edukacja seksualna, ale to troszeczkę chyba za wcześnie. No tutaj właśnie rozmawiałem przed chwilą z posłem Józef Aciukiem. Mówi, że nie ma żadnych zagrożeń, że to wszystko jest konsultowane z ekspertami. Jakimi ekspertami? No powiedział, że nawet ksiądz był wśród ekspertów. Ale jaki ksiądz? Zgodził. No tego nie powiedział akurat. Ale to mało konkretów. No ale domyślam się, że chyba poseł nie kłamie, no jednak jest ja to... Ja nie wiem, czy nie kłamie. Skąd pan wie, że nie kłamie? Jednak jest to posłaniec narodu, no to nie powinien wprowadzać w błąd opinii publicznej. Ale powinien, a co robi, to jest dwie różne rzeczy, wie pan. Różni posłowie nie zawsze mówili prawdę. Czyli nie uważa pan, żeby to było faktycznie ekspercko przebadane, ten cały projekt? Według mnie to wcale nie jest ekspercko przebadane. Chciałbym zobaczyć tych ekspertów, którzy to badali. Więcej konkretów o tych ekspertów, niech pokażą twarz, niech pokażą w telewizji tej czy innej swoje wyniki badań i że to jest właściwe zachowanie. Bo jak tutaj rozmawiam z ludźmi, to takim głównym problemem jest chyba to, że to jest obowiązkowe. Uważa pan, że jakby to był po prostu dobrowolny przedmiot, to nie byłoby się czego martwić? O co martwić? Byłoby się o co martwić, bo różne rzeczy wpycha się ludziom do głowy przez social media i uważam, że tego w ogóle nie powinno być w szkole. Thank you.
Najzwyklejszy uczestnik marszu. Wokół każdego jest 10 kamer, wiadomo. To jest po prostu rodzic, ojciec, który przyszedł. Minister Nowacka powiedziała, że ten projekt chce zablokować jakaś tam grupa ortodoksów i oni się im nie dadzą i będzie to narzucone. Jak pan ocenia takie zachowanie jednak osób, które zostały wybrane przez naród? Pytanie, czy grupa ortodoksów, czy robią jakieś konsultacje i w ogóle pytania do szerszego grupy społeczeństwa, bo te konsultacje były niepubliczne. Nie każdy się mógł wypowiedzieć. Znam rodziców, którzy próbowali nawet się do Warszawy dostać, nie mogli się tam dostać, więc co jest nazywane grupą ortodoksów, bo to są łatwe przypinanie łatek. Lewak, prawak, komunista, faszysta. Zwykli, normalni ludzie czasem, nie identyfikujący się nawet z jakąkolwiek partią, chcą zdrowo nauczyć swoje dzieci, wiedząc, kto będzie ich nauczał, czego i w jaki sposób. Tego tu brakuje i może też pobudzenia świadomości rodziców, wydaje mi się, bo też są zwykli ludzie, którzy do końca nie wiedzą, co się z jego dzieckiem dzieje. Odebrać, wybrać ze szkoły, więc też apel do rodziców, żeby bardziej zainteresować się dzieckiem, nawet z tą kumulacją telefonów. Australia teraz zakazała, bo to też dobrze, można czekać to, co jest w szkole, a to, co dziecko robi w domu, to jeszcze to jest 3/4. Bądźmy prawdziwi w tym wszystkim, bo to, co dziecko ogląda, kwestia stron pornograficznych i tak dalej, ale też w ogóle patostreamerki, które jest przepotężne, ten Jerry Fruci jakiś teraz był bardzo modny, to jest w tym wszystkim straszne. W jaki sposób rodzice kontrolują też swoje dzieci te telefony komórkowe, bo Australia zakazała, we Francji już ma być wpis do konstytucji, no jak to będzie w Polsce? Tu jest duża sprawa, bo jeżeli rodzic nie da przykładu, nie pokaże, jak powinno się zachować człowiek, nie da sam sobą przykładu, Rzymianie mówili nie słowa, lecz przykłady pociągają. Jeżeli rodzic pokaże fajną pasję, którą ma, pokaże dzieciom, jaki świat jest piękny, sam nie będzie z tym telefonem przy wózku, przy czymś innym, to też świat człowieka się zmieni. Wydaje mi się, że może od tych małych kroków też trzeba zacząć, łącząc z tymi dużymi, tak jakimi dzisiaj. Pytanie, na ile da rzecz taka demonstracja. No na łącze pokazuje, ile nas jest, liczy, ale wydaje mi się, że też powinna iść kwestia właśnie tych petycji, które gdzieś tu obok krążą, jakiejś takiej świadomości. Super to trafiło do debaty publicznej, bo w sumie długi czas nie było. Był skandal, że tam ucinają podstawę programową, ale tego nie było w debacie. Dopiero ostatnio chyba, nie wiem, czy można zareklamować, ale w Polsacie News był świetny kanał pani prowadzący, już nie pomnę teraz nazwiska, gdzie właśnie przedstawicielka tego protestu mierzyła się z panem Izdebskim, który tą postawę formułuje, a sam należy do bardzo skrajnych organizacji, można by tak nazwać panią Nowacką powiedzieć, bo przecież nawet Planet Parenthood, która amerykańskie aborcje finansuje, to on jest z nią związany. No jest pytanie, w jakim stanie my wszyscy jesteśmy? Świadomość organiczna najpierw, wydaje mi się, a potem klucz demonstracji, tak? Ale to jest już sam wiesz. Najpierw powinno się działać oddolnie i gdzieś się łączyć. Rodzic, który kto kogo zna, powinien działać świadomie z nauczycielem, który ma gdzieś takie podejście też zdrowe, bo nie chodzi o jakieś skrajności, tak, ale zdrowe podejście, powinni się ludzie sobie łączyć i razem gdzieś temu opór stawać, bo da się to zrobić. Dzień dobry, co pani robi na proteście dzisiaj? Myślę, że to co większość, walczymy o godną, wartościową przyszłość naszych dzieci. A czego pani się obawia w tym projekcie o edukacji zdrowotnej? Najbardziej chyba narażenia na takie treści typu ta właśnie pornografia, wszystkie te LGBT. Jakby to chyba tak najbardziej mnie w tym wszystkim razi. No przed chwilą rozmawiałem tutaj z posłem Józef Aciukiem, który mówi, że nie ma żadnych zagrożeń, że to jest skonsultowane z ekspertami, nawet ksiądz był wśród tych, którzy akceptowali ten projekt, więc jego zdaniem nie ma żadnych zagrożeń. Myśli pani, że posłannik narodu, poseł wprowadza opinię publiczną w błąd? Wystarczy samemu otworzyć jakby karty tego projektu i niech każdy z krytycznie okiem na to spojrzy i przeczyta. No i jak ktoś potrafi czytać ze zrozumieniem, to dojrzy tam naprawdę dużo takich kwestii, które są rażące. I jeśli komuś zależy na tym, żeby wartościowo wychowywać swoje dziecko, to powinien tu być, moim zdaniem. Jaki pani zdaniem jest cel tego protestu? Co pani chciałaby tym osiągnąć? Jaka reakcja rządu powinna być? No myślę, że powinni zwrócić uwagę na to, że jednak jest dość dużo ludzi. I wrócić może do tego, co było, tak? Do wdrożenia, zaprzestania wdrożenia tego przedmiotu do szkół. A przede wszystkim, żeby nie był to przedmiot obowiązkowy, tylko po prostu niech każdy decyduje, w jakich wartościach swoje dzieci wychowuje. No to właśnie jest najczęstszy zarzut, że jest to obowiązkowy. Jeśli byłby opcjonalny, to byłoby do przyjęcia? Tak jak było dotychczas, tak? Jakby było wychowanie do życia w rodzinie. Tam były takie treści, które może komuś też nie odpowiadały, ale mieliśmy wybór. Teraz ten wybór zostanie nam zabrany, więc jak nie mamy wyboru, czujemy się zagrożeni i jesteśmy tutaj. Jesteśmy tym przerażone i chcemy zaprotestować, wziąć udział, że nie wyrażamy zgody na taki, na ten program szczególnie, na tą ustawę.
którą nam tam sprokurowała, czy tam sporządziła pani Nowacka. Na deprywację dzieci. Tak, na deprywację, na seksualizację. No tłumaczone jest to tym, że... Mówimy nie. Tłumaczone jest to tym, że to jest edukacja zdrowotna. No, tak, młodzi się powinni uczyć o zdrowiu. Pod pięknymi słowami znajdują się wcale niepiękne czyny, tak? Czyli seksualizacja głównie, tak? LGBT. Co tam jeszcze? To jest właśnie takiego najgorszego. W te... No po prostu propagowanie zachowań takich, które dzieciom są niepotrzebne. Bo dzieci powinny być wychowywane w rodzinie, w poszanowaniu dla nauczycieli, poszanowaniu dla Polski. No i w ogóle, żeby rosły szczęśliwe, dobrze się uczyły. To nie jest ten etap ich rozwoju osobowości. Tak. Dzieci 5, 6, 7-letnie mają zupełnie inne potrzeby, a to są potrzeby nie tego wieku, tak? Dobrze. To są naturalne dzieci, mają swoje potrzeby, chcą się bawić, chcą się rozwijać, zajmować się sportem, uczyć się. To jest jakieś szaleństwo po prostu. I mieć też szacunek do rodziców, bo tutaj, chociaż to się odbija na przykład na dzieciach, ale jeżeli dziecko, oni tak chcą zrobić, że dziecko powie rodzicom, co się dzieje w szkole, rodzic to skomentuje, to wtedy będą rodzice pociągani do odpowiedzialności jakiejś. To jaki jest cel tego protestu? Co by chciał pan tym osiągnąć? Że na co chciałby pan zwrócić uwagę rządu i jak rządzący powinni podejść po takim proteście do tej sprawy? Wolnościowo. Jeżeli rodzic zgadza się, że chce, żeby jego dziecko chodziło na takie zajęcia, to niech chodzi, ale niech też wie, kto będzie to prowadził, jaki będzie tego zakres, w jaki sposób nauczyciel ma narzędzia metodologiczne i dydaktyczne do przeprowadzenia takiego przedmiotu. I niech też rodzic chodzi na konsultacje. Cel tego jest taki, żeby to zabłysnęło w mediach. Po pierwsze, tydzień temu wreszcie weszło do mediów głównych i to jest super. Teraz wchodzi drugi raz. Gorzej, bo widzę tu, ja staram się robić pracę zachowawczą, organiczną, dawną endecką. Widzę tu elementy też bardzo skrajne postaw, które nie do końca służą temu. To jest wyłapywanie jak czasów PRL-u. Ktoś zrobi zdjęcie, nagra filmik kogoś skrajnego, kto krzyczy hasła takie anty. No i potem tak trafia do mediów. To nie jest korzystne. Zdrowy, normalny człowiek chce, żeby ten temat po prostu był w mediach i żeby był gdzieś tam dalej przeprowadzony. Są widoczne też wielkie banery Nawrockiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Myśli pan, że takie upolitycznianie tego protestu się przyczyni na plus czy na minus? No właśnie, żeby raczej stać z daleka. Widziałem też posła Płaczka gdzieś po lewej stronie. Widzi, no pan Józef Faciuk tutaj trochę z tyłu. No jest taki, kto jest znany? Pan Czarnek też się pojawił, już widziałem gdzieś tam na krańcach. Znane postacie są na krańcach, żeby się też nie mieszać, nie pokazywać, ale promowanie jako głównych haseł, że tu jest prezydent, no to lepiej niech ktoś, kto jest kandydatem, kibicuje wszystkim, niech to będzie święto demokracji, ale niech robi na przykład to, co zrobił rano 8.30, czyli bieganie, zdrowy pomysł na swoją indywidualną sylwetkę i pokazanie, że można zdrowo działać. O, może to jest właśnie przykład też zdrowego funkcjonowania edukacji zdrowotnej i tak dalej, ale nie wykazywanie się polityków. Więc dobrze, ja tam w centrum raczej poza profesorem Żarynem, który miał lekkie konotacje, to właściwie nie widzę wypowiedzi politycznych, więc oby tak to zostało. Też wiadomo, jest tu Solidarność, gdzieś tam mówię, posłowie się przenikają, ale no lepiej, żeby to nie było upolitycznione. Niestety, no jedna stacja to transmituje dzisiaj od cały dzień bardzo mocno, no zobaczymy jak inne, bo nie mam teraz czasu zaglądnąć, ale żeby to było nieupolitycznione. Jestem, przyjechałem tutaj z Kalisza po to, żeby powiedzieć nie tak edukacji, nie deprawacji i demoralizacji. To jest pierwsze. Drugie, że uważam, że to jest wojna i Polacy muszą się poderwać do czynu. To jest nasz Grunwald, bo oni chcą Polski na piasku ideologizmów unijnych. My chcemy Polski na skalę. Dla nas nauczanie świętego Jana Pawła II, katechizm Polaka. Dla pani Nowackiej wytycznymi są Dzierżyńskiego i z Brukseli. Na taką Polskę zgodzić się nie możemy. A pani Nowackiej dajemy jedną radę. Niech się postara o własne dzieci i zajmie się ich wychowaniem, a od naszych dzieci niech się trzyma jak najdalej. I to będzie wtedy tak, jak powinno być. Przed chwilą rozmawiałem właśnie z posłem Józef Faciukiem, który twierdzi, że nie ma żadnych zagrożeń w tej materii. Że to nie jest tylko o zachowaniach autoseksualnych, tylko również edukacja zdrowotna, dieta i tak dalej. Jak pan się do tego odniesie? No, według posła Józefa Ciukiem jest to pozytywne. Akurat przejrzałem ustawę, co tam jest zapisane i tutaj z panem posłem mógłbym porozmawiać, bo ja byłem terapeutą w ośrodku dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.
ich trochę w Polsce jest, czeka się po 2 lata i każdy, kto mówi o edukacji seksualnej niedostosowanej do wieku dziecka, to nie wie, o czym mówi. Proszę jechać i wszystkich zwolenników pani Nowackiej, proszę jechać i zobaczyć, jak ciężko te zaburzenia wyglądają i jak ciężko je leczyć. Zaburzanie dziecka w tym wieku to jest okaleczanie go na całe życie, bo dziecko musi mieć dostarczane treści odpowiednie do wieku. A w 4 klasie troska o zdrowie seksualne to nie są tematy, które w jakikolwiek pozytywny sposób wpływają na dziecko. A rozmawiał pan z panem posłem Józefa Ciukiem, bo on powiedział, że przyszedł tutaj, żeby porozmawiać z uczestnikami i usłyszeć merytoryczne argumenty. Czy rozmawiał? Nie rozmawiałem, bo, że tak powiem, nie mam czasu, ale jak pan poseł tutaj zechce, to jak najbardziej. Dobrze, dziękuję bardzo. Miłego dnia. A no bo i jeszcze raz zaznaczam, to jest wojna, bo my chcemy Polski na skalę, oni chcą Polski na piasku. Dzień dobry, co pani robi dzisiaj na proteście? Nie, może z mężem lepiej rozmawiać. Albo pan, jaki jest taki główny cel? Dzień dobry, przyjechaliśmy z Kielc, ja z żoną, dziećmi, brat z dziećmi również. Po co przyjechaliśmy? To jest dobre pytanie. Protestować przeciwko temu, co pani Nowacka planuje wprowadzić, no to jest skandaliczne. I nasz cel dzisiaj jest właśnie taki, by mówić nie, mówić głośno i wyraźnie nie. Bo pan też jest rodzicem, jak rozumiem, tak? Najbardziej. To moi synowie. I czego się pan najbardziej obawia w tym przedmiocie? No bo rozmawiałem przed chwilą jeszcze z posłem Józefa Ciukiem, tutaj też jest. No mówi, że to jest skonsultowane z ekspertami, nawet ksiądz był przy akceptacji tego i nie ma się czego obawiać. Proszę pana, czego się boję? No jeżeli przewiduje przedmiot takie coś jak masturbacja, tego typu sprawy, no to słuchajcie państwo, to jest coś okropnego. To już jest najgorsza rzecz, jaką oni nam mogą zafundować. No i musimy temu mówić głośno nie. To jest okropne. To jest zboczenie. To jest absolutnie zboczenie. I tego w szkołach być nie może. My chcemy normalnej, prawdziwej, wartościowej edukacji. Z wartościami. Patriotyzmem, wiarą i tak dalej. My nie chcemy w szkole zboczeń. Minister Nowacka nazwała protestujących grupą ortodoksów, która się temu sprzeciwia. Jak pan się czuje, będąc nazywany w taki sposób przez polskiego ministra? To jest dla mnie ogromny komplement. To jest dla mnie komplement i dziękuję za niego. Natomiast kim pani Nowacka jest? To jest lewaczka. Więc co może lewaczka o nas, jaką opinię może nas mieć? Właśnie taką. Natomiast mówię raz jeszcze, to jest dla mnie zaszczyt i komplement z jej strony. A czy uważa pan, że jakby był to przedmiot opcjonalny, to byłoby to wtedy okej? Absolutnie nie. Uważam, że w ogóle ta opcja nie powinna pod uwagę być brana. Raz jeszcze mam takie zdanie, że niech ta edukacja w Polsce, w szkołach naszych będzie normalna, jak była dawniej, prawda? Niech ona się na wartościach opiera, a nie na zboczeniach. Bo to są zboczenia, wynaturzenia i cisną się człowiekowi na myśl same najgorsze słowa. I musimy dzisiaj o to walczyć bardzo mocno. Musimy się zjednoczyć i być razem. Jeżeli to się nie uda, czeka nas naprawdę gehenna. I obyśmy tego uniknęli. Potrzebny jest duch patriotyzmu, wiara i jedność w narodzie. Jeden z największych banerów tutaj jest pana Nawrockiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Jest tu dużo posłów Prawa i Sprawiedliwości. Uważa pan, że takie wtrącenia się polityków jednak w obywatelski protest przyniosą więcej korzyści, czy... Panie redaktorze, wydaje mi się z całym szacunkiem, że pan Nawrocki jest za rodziną, więc dlaczego ma go tu dzisiaj nie być? Proste. Czyli nie ma z tym problemu. Oczywiście. Niech nasz prezydent będzie za rodziną, a nie przeciwko niej. Jestem z tego dumny i życzę mu, aby wybory wygrał. Wspieramy Polskę. A co jest takiego najbardziej zagrażającemu? Ten rząd, ta władza. A, właśnie, ten rząd, tak. Ten rząd. Konkretnie to jest najgorsze, co nas spotkało obecnie. Od A do B, do ostatniej litery, do Z. A edukacja zdrowotna, wydaje wam się, że ten przedmiot jest zagrażający naszym dzieciom? Osób to jest tak głupi temat, że to jest nie do zrozumienia. Żeby młodych uczniów psuć różnymi takimi tematami, którzy będą się dowiadywać, ale w późniejszym może okresie życia swojego. Zresztą w internecie to wszystko mają, ale to nie przez szkołę. A
A jeśli byłby to przedmiot nieobowiązkowy, tylko opcjonalny, czy byłoby to wtedy w porządku? Lepiej, żeby nie było. Ja jako jestem rodzicem i dziadkiem, to jestem w ogóle przeciwko takiemu podejściu do młodych ludzi. Jaki by mieli państwo przekaz do rządzących? Żeby ten rząd w ogóle wyprowadził się z Polski, bo to nie są Polacy. Dziękuję bardzo. Dają Polaków. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Nie dbają o Polskę. Miłego dnia życzę. Dzień dobry. Co państwo dzisiaj tutaj robią? Co jest największym państwa powodem, żeby tutaj przybyć? Polska. Troska o dzieci, wnuki i kolejne pokolenia. A co jest najgorszego? Bo rozumiem, że chodzi o projekt edukacji zdrowotnej. Co jest najgorszego w tym projekcie? Taka podstępność nazwy. Nie można nazywać dobrym określeniem, czyli edukacją zdrowotną, czegoś, co jest przeciwko wychowaniu, przeciwko człowiekowi, zwłaszcza temu najmłodszemu. To jest przewrotność. Sama nazwa niesie w sobie podstęp. I ten podstęp jest bardzo niebezpieczny, bo może uśpić czujność czytającego, czujność słuchającego takich haseł. I przed tym się trzeba bronić. Przed deprawacją od dziecka oraz przed kamuflowaniem tej deprawacji pozornym jakimś pozornym dobrem, które jest złym w najgorszym przykładzie. Bo państwo są rodzicami, dziadkami, tak? My jesteśmy rodzicami pięciorga dzieci. Tutaj jeden. Są rodzice, tak. Czworga dzieci. Czworga dzieci. W związku z czym przyszliśmy po to, aby dać świadectwo, że można wychować dzieci w sposób należyty. A przy sposobności chcielibyśmy bardzo zachęcić państwa redakcję do znalezienia materiałów, które zostały kiedyś opublikowane przez pan Stencel. Była to główna doradczyni Billa Clintona w czasie jego prezydencji, dotyczących właśnie rodziny i wychowania. Bardzo bylibyśmy wdzięczni, gdyby udało się państwu dotrzeć do tych materiałów. One są sprzed prawie 20 lat. Tak. A my jesteśmy tutaj, bo jesteśmy wychowankami Wandy Pułtawskiej, takiej psychiatry polskiej, która potrafiła odważne rzeczy głosić jako lekarz i pokazywać, gdzie leży prawda. I ona właśnie powiedziała tak, że jeżeli mężczyzna bierze kobietę przed ślubem fizycznie, to jest to akt wyrządzany jej krzywdy, nawet gdyby ona się na to zgodziła. I my z takiego miejsca występujemy w naszych komentarzach. Chronimy kobietę przed krzywdą, właściwie wychowując mężczyznę do tego, żeby stał na straży czystości osobistej i czystości sympatii, którą kocha. I nie zwalniamy mężczyzn jako ojców od odpowiedzialności, bo ten sposób prowadzenia edukacji niestety, ale odejmuje władzę, odbiera władzę rodzicom, uważając, że państwo jest w stanie wszystko załatwić. Ja chciałbym przypomnieć tylko to, że Jan Jakub Rousseau, osoba, która w zasadzie jest cytowana i generalnie rzecz biorąc na nim opiera się pedagogika współczesna, miał pięcioro dzieci i oddał wszystkie do sierocińca. I one tam umarły. I one tam po prostu umarły z głodu. To wszystko. A jaki jest główny cel tego protestu państwa zdaniem? Co rząd powinien zrobić, jeśli ten protest przyniósłby skutek? Jeśli chodzi o minimum, powinien stwierdzić, że ta edukacja nie ma prawa być obowiązkowa. Nie ma takiego prawa, bo jest to sprzeczne z konstytucją, z artykułem 48 ust. 2 i 51. I jest to rzecz po prostu, jest to rzecz, która na pewno zostanie zaskarżona. I ona nie ma prawa wejść do szkół. To nie jest miejsce do deprawacji.
lecz do wychowania szkoła i stąd nie dla takiej deprawacji. Dziękuję bardzo. Serwus, serwus. Co sprawiło, że no co mówią, na co mówią? Co mówią? No właśnie, co ludzie tu mówią? Właśnie jeszcze nic, dopiero przyszliśmy. Esencję posadzimy, tak? No. Powiem tak, mogę mówić, ojcze dyrektorze? I tak zawsze mówi. Pedalstwo myślało, że przyszłość należy do nich. Wysunęło na stanowisko bardzo ważną dla państwa minister obrony narodowej prawdziwą drag queenę udającą dziewicę. I teraz w minister obrony narodowej, czyli... Nie, minister edukacji. Powiedziałem obrony. Tak zwany freudowski błąd, nie? Robią krok do przodu. Do tej pory stosowali nową mowę, czyli używali ładnych słów do opisywania brzydkich rzeczy. Tak. Teraz do robienia brzydkich rzeczy używają ładnych ludzi. Trzeba oddać, że estetycznie pani minister obrony edukacyjnej, że tak powiem, idąc słowo obrony, Nawacka się nadaje, nazywa, Nawacka. Tak? Nawacka. Ubrała się... Jest całkiem atrakcyjna, jeżeli chodzi estetyczna. Bardzo jest inteligentna. Natomiast to, co robi, to już jest... Pójdzie do piekła. Kwestia. Pójdzie do piekła. Ona nie wierzy w piekło, ale i tak pójdzie. Powiem wam tak. Jej kreacja w białym żakiecie miała poruszyć sumienia Polaków, że ona jest, pochodzi w prostej linii od Matki Boskiej Częstochowskiej. Ale to nie jest prawda, bo to jest diabelska... drag queen. Patrzę na nią i widzę drag queen. Ta rozmowa była dużo dłuższa w relacji tej głównej, pewnie będzie tylko jakiś fragment, ale wrzucimy osobno cały wywiad, więc macie go na pewno w opisie.